jajka. Uwaga, uwaga, 25 marzec. Teraz przedstawię, co jest dzisiaj w planie. Na pewno idę na siłownię. Tam w pokoju popodlewam kwiatki, bo dwa nowe liście w Monsterze mi urosły, więc to jest moja motywacja. Tak samo ta roślinka też mi wypuściła dwa nowe liście i to jest cudowne. W razie wstałam, ogarnęłam się tak mniej więcej z psem i zjadłam już śniadanie. I będę się właśnie teraz zabierać ze sprzątanie, więc pokażę po prostu efekt finalny. Sprzątałam pokój, też mini room tour. Zapraszam. Tak wygląda posprzątany pokój. Będziemy dzisiaj robić wegburgery. Ten burger był 10 na 10. Zbieram się na siłkę. Macie pomysł, co zrobić dzisiaj na obiad? Albo jutro? To zróbcie wege burgery. Naprawdę. Zaufajcie mi. Odzywałam się tutaj przez 4 godziny i w tym czasie wróciłam z siłowni, zobaczyłam nowy odcinek Twoje 5 minut. Obiad umyłam. Chciałam porozmawiać chwilę na temat produktywności. Tak nas potrzebuje odpoczynku mimo wszystko. Dlatego chciałam powiedzieć, że to jest normalne, że pomimo tego, że jakaś część z nas ma dużo stresujących rzeczy i każdy w inny sposób będzie odpoczywać. Ważniejszy jest w tym wszystkim balans i o to tak naprawdę moim zdaniem chodzi w życiu, żeby to wszystko umieć zbalansować, żebym przeleżała cały dzień w łóżku, czy bym przeniosła kamień przez cały świat. Jestem wystarczająca i warto sobie o tym przypominać, że jesteście wystarczający. Teraz robić pielęgnację i z góry przepraszam za światło, nie mam na nie wpływu. Tutaj będą wszystkie produkty, których będę używać. Dodatkowo jeszcze jutro będę kontynuować tego vloga. Myślałam, że będzie tylko dzisiaj, ale z jutra też sobie coś ponagrywam, bo dzisiaj mam tylko 5 minut materiału po zmontowaniu go. Pierwszy filmik to i tak jest dobrze. Dzisiaj dodatkowo jest zmiana czasu, więc jestem ciekawa, jak ja jutro będę funkcjonować. Nie przedłużam. Jeszcze moich paznokci, a są bardzo ładne. Będziemy teraz planować, co dzisiaj będziemy robić, dlatego że jest niedziela, jutro wracam do szkoły. Jak ja sobie planuję dzień? Mam taki zwykły biały bloczek kart. Ja też nie wypisuję sobie wszystkich rzeczy typu pościelić, łóżko i tak dalej, ale jeżeli zaczynacie z planowaniem
dnia, to jest bardzo dobry pomysł, żeby pisać sobie, pościelić łóżko, przewietrzyć pokój i tak dalej. Dlatego, że jak zobaczycie, że macie chociaż połowę listy zrobionej z rzeczy, które robicie na co dzień, będzie łatwiej Wam robić resztę rzeczy. Dlatego poczekajcie, wezmę sobie jakiś długopis. I tak, co ja sobie tutaj zapisuję na tym bloczku? To, pouczycie nas sprawdzian z matematyki, ponieważ jest jutro, a chciałabym dostać dobrą ocenę. Dalej, kolejną rzeczą, którą na pewno dzisiaj muszę zrobić, jest to zabranie kreatyny. Muszę się ją brać codziennie, nawet w dni, kiedy się nie ćwiczę, bo dzisiaj mam dzień odpoczynku, siedzę w domu cały dzień właśnie i będę to ogarniać. Dalej jest dokończyć montować tego vloga, bo mam go zmontowanego do dosłownie ostatniego klipu, którego widzieliście przed chwilą, jak robiłam sobie pielęgnację. Miniaturkę już mam zrobioną, więc jeszcze opis muszę ogarnąć do tego. Dalej, no dzisiaj jest niedziela i ja zawsze w niedzielę mam self-care night, czyli robię sobie jakąś maseczkę, idę sobie do wanny zamiast do prysznica, daję sobie kulę do kąpieli. To jest taki jedyny dzień w tygodniu, kiedy ja tak faktycznie odpoczywam, robiąc tą całą pielęgnację. Jak będę patrzeć na tą listę to-do, to będę myśleć takie, dobra, zrobiłam to, mogę teraz sobie już zrobić ten wieczór. Wymyślenie outfitu na jutro, znaczy już mam w głowie outfit, mam nadzieję, że będzie ładnie wyglądał, bo bardzo mi się podoba, jest taki skandynawski, coś takiego kocham, ubrania w takim stylu, skandynawskim. Ja po prostu urodziłam się w złym kraju chyba. Nie wiem, co dzisiaj będę robić na obiad. Chciałabym sobie zrobić wegeburgera, bo została mi i tak jeszcze jedna bułka, a bardzo mi wczoraj zasmakował. I już wiem, jak go lepiej przyrządzić, że dam więcej sałaty. Wiem, jak to wszystko też czasowo rozplanować, bo wczoraj je robiłam pierwszy raz, a i tak wyszły przepyszne, jak już mówiłam tutaj 100 razy. Ja tak bardzo posiłków, że wstanę i pierwsze, co myślę, to o, muszę zrobić na śniadanie to i to, na obiad zrobię to i to, nie. To jest bardziej takie, dobra, idę zobaczyć, co mam i jakby robimy. Jest to zdrowsze o wiele podejście. Robić, mogę zrobić jogę, jako że mam dzień odpoczynku, mogę się porozciągać, bo moim celem już drugi rok z rzędu jest zrobić szpagat, a w tamtym roku jakoś, nie wiem, nie mogę powiedzieć, że nie miałam czasu, bo każdy, jakbym dobrze zarządziła tym czasem, to bym była w stanie już teraz go zrobić. No ale wyszło jak wyszło, dlatego tak się prezentuje teraz moja lista. Ja po prostu sobie odrywam tą karteczkę i kładę tutaj na laptopa, że robię coś i na przykład chcę sięgnąć po telefon, przeglądać TikToka, mówię, nie, mogę zrobić coś z tego, wtedy sobie przez 5 minut poprzeglądam i wracam do tego, co robię. Ale na razie jeszcze sobie trochę odpoczywam, bo ja nie jestem w stanie się uczyć tak z rana. Ja muszę się uczyć tak od 17, więc kreatynę też wezmę później, po obiedzie dopiero. Dlatego nie wiem nawet, co mogę teraz zrobić. Montować to, co tu teraz nagrywam. Chciałabym też coś fajnego tutaj poopowiadać. W ogóle ten kubek jest cudowny. Uwielbiam ten kubek. Jak będę miała coś jeszcze ciekawego do powiedzenia, to na pewno się tutaj odezwę za jakiś czas. Lecę to montować, bo już mam 10 minut tutaj tego nagrania. I odezwę się potem. Robienie wegeburgerów. Dzień drugi. Drzemce teraz, jeżeli oglądacie to na przykład, nie wiem, w łóżku, na ziemi, gdziekolwiek i została Wam jeszcze do odrobienia jakaś praca, pouczenie się do czegoś, to wstawajcie ze mną, nie zatrzymujcie tego filmiku, tylko wstajemy i będziemy się uczyć razem. Chcę pokazać, jak się przygotowuję do nauki i tak dalej, dlatego że w wielu latach mojej edukacji jestem w czwartej klasie technikum po podstawówce, w razie czego. Po tylu latach mojej edukacji wyrobiłam sobie taki system, że bardzo szybko się uczę i nie zajmuje mi to wiele czasu i też efektywnie się uczę. A matematyki to już w ogóle byłam bardzo taki analityczny umysł, ale o tym chcę nagrać inny odcinek, bo jestem bardzo ciekawa,
Nie wiem, jak to zrobię, ale mam nadzieję, że jakoś mi się uda. Także tak, zaczynamy od zrobienia herbatki, potem wam pokażę, jaką muzykę puszczam, ale nie będę już za dużo mówić, no, że zaczynamy. Dobra, zaczynamy. Tylko sobie tutaj wszystko poukładam i przejdziemy do tego, co, takie coś. Całe dwa zestawy mogę sobie obrobić. Czy zrobię wszystkie? Nie, bo każdy ma dużo podpunktów. Tak z cztery, czasami więcej nawet. Więc nie ma sensu robienia wszystkiego, ale żeby porobić jeden, dwa przykłady z każdego. Jak rozumiem, to jeden. Jak mi trochę ciężej ogarnąć, o co chodzi, to więcej sobie robię. A mam teraz geometrię analityczną. W sensie z tego mam sprawdzian, dlatego daję to sobie jakoś tutaj nawet na laptopa, bo i tak z tej klawiatury nie będę korzystać. I ja od początku technikum korzystam ze segregatorów, które są tam do góry. To jest muzyka, w sensie dźwięki, jakich słuchamy podczas nauki. Niektórzy się będą dobrze uczyć przy oglądaniu jakiegoś filmiku, przy oglądaniu serialu, inni nie. Ja sobie znalazłam taką playlistę. Znaczy playlistę, to jest po prostu jeden długi filmik na YouTubie. Muzyka z Hogwartu, coś tam, lofi, wszyscy wiemy, o co chodzi, taki vibe. I no świetne, świetne to jest naprawdę. Bardzo polecam to, więc możecie sobie dostosować pod siebie tą muzykę, popróbować i na przykład co 15 minut sobie zmieniać tą muzykę i sprawdzać, jak jest najlepiej. Jeśli chodzi o przyjemności, to tutaj już sobie zaliczyłam obiad. I mogę sobie właśnie, ja sobie tak kolorkiem podkreślam. Kolejna rzecz, czyli wziąć kreatynę, możemy sobie już przykreślić. I ten sprawdzian, dlatego że naprawdę teraz do tego siądę za uczenie. Zobaczymy, jak mi to pójdzie i tak. W tej łazience przysięgam. Będę teraz robić moje self-care night i to ogólnie wygląda tak. No, wczoraj umyłam włosy, dlatego że no, mi się z planem nie zgadzało, ale przeważnie myję w niedzielę. I potem używam tego. To jest ten czerwony kwas, taki będę potem pokazywać. Mam raz w tygodniu właśnie w niedzielę. Potem coś, na czym stoicie teraz, czyli balsam do ciała. Laksuję, puszczam sobie muzykę, dlatego tego nie będę pokazywać. Coraz dziwniejsze kadry są w tym filmie, naprawdę. Ale jak już nie ma światła na dworze, to bardzo ciężko mi znaleźć takie miejsce, w którym jest dobre światło. Idę teraz dokończyć montowanie tego vloga, tego fragmentu i poprzedniego, którego oglądaliście przed chwilą. I co? Lecę spać. Także mam nadzieję, że bardzo spodobał Ci się ten filmik, albo chociaż trochę Ci się spodobał i coś z niego wyciągnąłeś. Cokolwiek. Widzimy się w następnym tygodniu. Cii.